Symbolicznie te klucze przekazać. Dodam jeszcze, że z rozmów z pracownikami spółki, panami kierowcami, którzy nam dzisiaj towarzyszą, wiem, że z ogromnym zadowoleniem przyjmują ten fakt. Będą jeździli nowoczesnymi, wygodnymi, komfortowymi i bezpiecznymi autobusami, wożąc nas, mieszkańców Białej Podlaskiej. Panie prezydencie, serdecznie dziękuję. W nowym autobusie, jednym z pięciu, i w tym momencie rusza pan łącznie z gośćmi na przejazd ulicami miasta Biała Podlaska. Jak wyglądał projekt, co trafiło na ulicę miasta Biała Podlaska i czy mieszkańcy miasta powinni być zadowoleni? Myślę, że wszyscy będziemy bardzo zadowoleni. Jest to pięć zupełnie nowych, bardzo ekologicznych autobusów spełniających normę emisji spalin Euro 6. Autobusów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, autobusów wyposażonych we wszelkie możliwe nowoczesne udogodnienia, od klimatyzacji począwszy, poprzez ucyfrowione 7 kamer, a nawet gniazdka z energią elektryczną, które pozwolą podróżnemu na przykład doładować swojego smartfona. Jesteśmy dzisiaj jednymi z niewielu pasażerów, ale te autobusy są w stanie pomieścić aż 85. Także to naprawdę bardzo nowoczesny, bardzo efektywny i jeszcze raz podkreślmy, ekologiczny rodzaj transportu. Te autobusy mogą być zasilane paliwem ekologicznym lub olejem napędowym. Będzie ich aż 5, łącznie z dwoma wcześniej zakupionymi przez spółkę. To naprawdę już pokaźny udział nowoczesnej części w ogóle naszego taboru. Dodajmy, że jest to naprawdę ogromna korzyść miasta odniesiona z dobrej współpracy z okalającą nas gminą Biała Podlaska. We współpracy z panem wójtem tworzymy tak zwany miejski obszar funkcjonalny. To pozwoliło nam na skuteczne złożenie aplikacji w tym projekcie. Projekt, który obejmuje też budowę 6 zatok autobusowych, nowych wiat, tablic informacji pasażerskiej. Uwzględnia również budowę ścieżek, dlatego że jest to ten projekt budowy zintegrowanego systemu mobilności na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska. Myślę, że to kolejny z miłych dni dla mieszkańców miasta, kolejny powód do satysfakcji i dumy z tego, że stopniowo, drobnymi krokami staramy się unowocześniać nasze miasto, czynić je bardziej przyjaznym swoim mieszkańcom. Oraz jeszcze raz podkreślę, ekologicznym. To po prostu trochę czystsze powietrze na ulicach. Zachęcamy wszystkich do przesiadania się na rowery, budujemy ścieżki rowerowe i do komunikacji miejskiej. Coraz więcej autobusów zapewnia nowoczesny przejazd w komfortowych warunkach. Pięć nowoczesnych autobusów trafiło na ulicę tutaj miasta Biała Podlaska. To są ekologiczne autobusy, dwupaliwowe, zasilane olejem napędowym i biodieslem. W pełni wyposażone, komfortowe, z klimatyzacją dla pasażerów i kierowcy. Wyposażone w system elektroniczny, kasowniki, tablice świetlne, udogodnienia dla niepełnosprawnych i dla osób niewidzących. Ile nas to kosztowało? Cena nie jest tajemnicą handlową? Cena nie jest tajemnicą handlową, ponieważ jest to przetarg publiczny. Jeden autobus kosztował 940 tysięcy netto. Z pewnością pasażerowie będą zadowoleni, ponieważ autobusy o tym standardzie już u nas jeżdżą od roku. Mamy dwa autobusy firmy Scania.
podobnie wyposażone. Kierowcy, jest to produkt sprawdzony, można powiedzieć, już przez nas, dlatego z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że zarówno komfort prowadzenia takiego auta, prawda, jak i komfort podróżowania, prawda, jest bardzo dobry, na wysokim poziomie, prawda. Możemy sami odczuć, siedząc teraz w tym autobusie, że bardzo dobrze działa klimatyzacja, prawda. Pasażerowie, którzy potrzebują ewentualnie przejechać z wózkiem, mogą tutaj przy niskopodłogowym aucie, prawda, na środku spotkać bardzo dużo miejsca, łącznie z pasem bezpieczeństwa, który zabezpiecza wózek bądź wózek inwalidzki. I myślę, jestem pewien, że podróże mieszkańców będą bardzo bezpieczne, bo nasi kierowcy reprezentują najwyższy standard wyszkolenia, są z tego produktu bardzo zadowoleni też.